Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj wreszcie długo wyczekiwany odcinek na temat zabójcy Turora. Wiele osób mi pisało, czy to w komentarzach pod filmami, czy to na streamkach. Spamowaliście mi wręcz, kiedy w końcu będzie pokazanie tej jego postaci, jak sobie radzi przez ostatnie miesiące, jak tam wygląda po legendarnym lochu, jakie statystyki i tak dalej. No i wreszcie doczekaliście się tego odcinka, więc w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak to zrobicie. Piszcie w komentarzach, czy uważacie, że Turorowi się uda, bo jaki tu jest generalnie cel? Cel jest taki, żeby zrobić top 1 zabójcę na świecie, przynajmniej jeżeli chodzi o bazówki, czyli tutaj podstawowe statystyki, to pierwsza sprawa, no a może w przyszłości nawet top 1 gracza na świecie. Chcę to zrobić oczywiście dzięki grzybom, których jak tam bardziej śledzicie Shakesa, no to pewnie wiecie, że Turorowi nie brakuje, jednak do tego potrzeba czasu i cierpliwości. Ja tu w ogóle dzisiaj zerknąłem w jego opis i okazało się, że już prawie na tym zabójcy gra od pół roku, więc naprawdę to jest długo jak na Turora, tak więc oczywiście piszcie w tych komentarzach, czy uda mu się to zrobić, czy nie, jaka jest generalnie wasza opinia. Oprócz tego zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać z tym Turorem i z jego postacią, jak to tu generalnie wygląda i o co chodzi. Jaki on ma cel? Gra, tak jak wspomniałem, na serwerze 7 niemieckim, dlatego że ktoś mu tam doradził, że to będzie najlepszy serwer, żeby po prostu coś takiego robić. No i Turor chce zostać tutaj top 1 zabójcą na świecie. W skrócie, ma on w dalszym ciągu kopalnię na poziomie 10. Tym kopalnie klejnotów oczywiście. No i dzięki temu te klejnoty, kopanie ich tam, skipowanie i tak dalej, nie będzie dla niego jakoś bardzo, bardzo drogie. I właśnie tymi klejnotami chce on tutaj sobie farmić statystyki, chce sobie farmić bazówki. Ja oczywiście tak mówię na podstawie, jeżeli ktoś nie wie. I dzięki temu właśnie zrobić tego top 1 zabójcę na świecie, a może i w przyszłości, tak jak wspomniałem, top 1 gracza na świecie. Co mu jest do tego potrzebne? Tak naprawdę 514 level, dlatego że na poziomie 504 już z tej 10 kopalni duże gemy będą mu dawały 10 milionów golda, czyli po prostu jeden gem to będzie jedna statystyka, to pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że na poziomie, tak jak wspomniałem, 504 duże gemy, a na 514 już nawet małe gemy będą kosztować te 10 milionów golda i on właśnie w ten sposób będzie to sobie farmił. 10 kopalnia po to, żeby właśnie tych surowców mu praktycznie nie zabrakło, no bo wiadomo, że na 10 kopalni kopanie tych gemów nie jest jakieś tam ultra, powiedzmy, kosztowne, jeżeli chodzi właśnie o drewno i kamień. No i właśnie w taki sposób Turor będzie chciał tutaj sobie farmić statystyki. Tam raczej to bardziej wyjdzie opłacalnie, bo chyba na gryfa, żeby gryf mu dawał 10 milionów golda, no to będzie musiał o wiele dłużej poczekać. No ale właśnie ta kopalnia to jest naprawdę ciekawy pomysł. No i Turor już tu prawie dobija 400 poziom w ogóle, więc tak jak mówię, już tu bardzo, bardzo długo, powiedzmy, no pół roku, no to bardzo długo jak na Turora, o może w ten sposób, gra sobie na tej postaci. No i jak widzicie, twardo tutaj codziennie robi awkę i generalnie jakoś sobie radzi. I teraz tak, jeżeli chodzi o Turora i o ten legendarny loszek, to wyglądają jego statystyki w taki sposób. On, jak widzicie, zrobił go 200 ponad razy, 212 dokładnie, nafarmił ponad 5 miliardów golda, no nie, chyba więcej zrobił przy okazji ostatniej edycji, jak się nie mylę. Wiadomo, że chce tutaj robić jak najwięcej tego legendarnego lochu, no bo jednak najlepiej tych bazówek, w sensie biorąc pod uwagę, że musi gonić tam kogoś, kto ma tych bazówek naprawdę kilkadziesiąt tysięcy, jak się nie mylę, czy tam nawet więcej, już nawet nie wiem. W tym momencie chyba na W23 możemy zaraz zerknąć, bo chyba tam jest top 1 zabójca obecnie, jakiego Turor chce złapać. No ale właśnie każdy gold się przyda, no i tutaj z tego legendarnego lochu ten gold również jest regularnie, jak pewnie wiecie, farmiony. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, co Turor mi napisał odnośnie aktualizacji, bo oczywiście poprosiłem go o screena i o to, żeby napisał, jak on teraz, co on tu planuje i co generalnie tam robi, powiedzmy. No i napisał mi tak: stopuję lochy, robię wszystko na max, kopalnia złota już 29 i będę co 3-4 dni skipował, więc tutaj kolejny powód, żeby tego gold jak najwięcej z każdego możliwego źródła farmić. Reszta zostaje bez zmian. LD zrobiłem 35 razy, potem przez weekend jak była wiedźma i przyszło przez LD 1800 sta, czyli oczywiście tutaj mówimy o podstawach. No i Turor będzie skipował co 3-4 dni tą kopalnię, dlatego że w tym momencie, atakując top 1 tego serwera, będzie po prostu ta kopalnia, będzie miał surowce, czyli duszę na tą kopalnię co około 3-4 dni.
bo tutaj top 1 serwera to jest 644 level, jak widzicie. No i po prostu jak tylko uzbiera te dusze, to będzie mógł sobie robić kolejnego skipa, więc no powiem wam, że ciekawa sprawa odnośnie tego. No i teraz tak, dopisał mi jeszcze, że dzięki temu, że był ten event Wiedźmy, czyli można było sprzedać czy te epiki, czy te zwykłe itemy, wyszło mu 300 golda za jednego grzyba około. No i napisał jeszcze, że dostaje 10,5 miliona dusz za jeden atak. To tak w ogóle swoją drogą, tak jak mówię, to dzięki temu, że bije tam 644 level. No i dopisał jeszcze, że aktualny stan grzybów to 400 tysięcy i to jest akurat prawda. Co prawda Turor mi nie wysłał tego screena, ale wysłał tam do zagranicznego youtubera i faktycznie miał tam dokładnie chyba 399 tysięcy grzybów. No i chce załadować 1 milion grzybów do końca sierpnia, ale mu się po prostu nie chce tego ładować, no bo z tego co rozumiem, Turor musi jakby ten 1 milion grzybów ładować po prostu no tymi pakietami, nie? Te 3000, 3600 tam dokładnie. No i wiadomo, że pewnie ładuje tylko wtedy, jak jest promocja, no bo jednak bardziej mu się to opłaca. Tak więc no, 1 milion grzybów załadować tymi pakietami po 3600, no to jednak wymaga to naprawdę troszkę czasu, już nie mówiąc o pieniądzach, bo pieniądze oczywiście, tak jak mówię, tu na ten temat wolę nie wchodzić, bo jakby to nie moja sprawa. No a zresztą Turor, jak sam zresztą lubi się chwalić, nie brakuje mu na tą grę i jakby tych grzybków ma bardzo, bardzo dużo. To tak w skrócie, więc tak wygląda aktualizacja, czyli wiadomo, stopowanie lochów. Wydaje mi się, że Turor będzie te lochy stopował aż do momentu, kiedy po prostu będzie na takim etapie, gdzie pokonanie tych lochów da mu taki level, żeby już móc zacząć farmić te statystyki właśnie z tej kopalni Golda. Tam 10, czyli ten powiedzmy 514 level, chociaż już na 504, jak będzie jakiś event twierdzy, to również będzie mógł to farmić. No i po prostu taki jest plan. Powiem wam, że bardzo ciekawy, oczywiście raczej mało kto może sobie na coś takiego pozwolić, no bo jednak tutaj główną rolę gra czas, nie? Bo pamiętajmy, że ten top 1 zabójca na świecie codziennie farmi tych statystyk bardzo dużo. Im ma się wyższy level, tym więcej tego golda jakby przychodzi codziennie i tak dalej, czy to właśnie z kopalni golda, czy ze wszystkiego. No ale tutaj zdecydowanie Turor ciekawy pomysł, no i oczywiście będziemy dalej śledzić, jak sobie radzi. Jeżeli chodzi o jego itemki, no to wyglądają w taki sposób. Już tu ma w ogóle poulepszane po razy 13 razy 14, to też ciekawe. Bardzo dużo tych chyba tych surowców do kowala musi mieć. No maksymalne runki to już od dawna wiadomo. Boczki ma niecałe 2000, szczęście ma na niecałe 500, więc tutaj bardzo jakoś nie przycisnął. 99% klaserka. No i mamy niecałe 14 tysięcy podstawy zręczności, no i mamy 3500, jeżeli chodzi o podstawę, o HP, więc powiem wam, że Turor już niedługo tutaj będzie miał większe statystyki niż ja mam na moim magu na W50, no a zaczął około pół roku później, to taka ciekawostka. No a jak już wbije ten level i zacznie te gemy skipować i je sprzedawać i farmić w ten sposób statystyki, no to może być naprawdę grubo. No ale zobaczymy za jakiś czas znowu, jak tutaj sobie na tym swoim koncie radzi. No i tak jak wspomniałem jeszcze w ramach ciekawostki, zobaczymy, kogo on w ogóle goni. Jak się nie mylę, to jest właśnie serwer, ja to w ogóle nagrałem, o jeszcze tu zapomniałem powiedzieć na początku, więc sorki, ja to nagrałem w ogóle 8 lipca, dostaniecie to pewnie jakoś tam, wydaje mi się, że we wtorek, więc kilka dni później, no to wiadomo, przez te kilka dni jakoś dużo się nie zmieni. No ale jednak mimo wszystko wolałbym to zaznaczyć, a zapomniałem na początku niestety, no ale trudno, jak ktoś ogląda cały odcinek, to będzie wiedział. Okej, lecimy dalej, no i tak, o dokładnie, tutaj mamy tego top 1 zabójcę w tym momencie na świecie, to już jest 582 level i w tym momencie, jeżeli chodzi o jego statystyki, no to mamy łącznie powiedzmy 132 tysiące, tak na szybko licząc, około 132 tysiące podstaw, no więc tu zdecydowanie Turor będzie musiał trochę poskipować tych swoich gemików, żeby tego Cezara dogonić. No ciekaw jestem, bardzo jestem ciekaw. Raczej wydaje mi się, że jest to możliwe przy takiej ilości grzybów, ale nie wiem, czy jest to możliwe przy samozaparciu Turora, nie? W sensie, czy po prostu będzie mu się na tyle chciało, no bo teraz jest chyba najnudniejszy etap gry, dlatego że on teraz tylko i wyłącznie, oprócz tego, że tam co jakiś czas coś skipuje i tak dalej, no to teraz tylko i wyłącznie robi to mawkę pod expa i nic więcej, dlatego że stopuje te lochy, więc teraz jest chyba taki najnudniejszy etap i taki faktycznie sprawdzający go, czy mu się uda, ale takie filmy jak mój, czy tam jak Dorzera, bo też często o tym nagrywa, myślę, że po prostu go motywują do tego, żeby dalej klikać. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie kciuka w górę, tak jak mówiłem, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijacie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie i możecie oczywiście pisać w komentarzu, co tam uważacie na temat właśnie Turora, czy mu się uda jego
cel, czy mu się nie uda, zobaczymy. Jeżeli będzie cierpliwy, tak jak mówię tutaj, takie moje zdanie, jeżeli przetrwa ten najdudniejszy moment, to wydaje mi się, że bez problemu tego top jeden zabójcę sobie zrobi przy tak ogromnej ilości grzybów, która jest, powiem wam, że no wow, nie, jestem pod wrażeniem. Ale tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!